Hej, już witajcie, jestem Maxwellska, to jest, słuchajcie, kolejny unboxing. Tym razem, jak mówiłem, jak obiecywałem, jest to większa paczka i na wstępie chcę wam powiedzieć, że niestety dźwięk jest dogrywany, a nie na żywo, czyli ja po prostu nagrywam po nagranym już unboxingu, gdzie dźwięk wyciszyłem z otoczenia, ponieważ no musiałem po prostu paczkę otworzyć, a w chałupie była cała hołota, no i to było równe z tym, że niestety były dźwięki otoczenia i tak dalej, i tak dalej, i musiałem to po prostu raz, dwa rozpakować, bo miałem czas wolny, nie szedłem tam do pracy ani nigdzie i chciałem po prostu to ogarnąć, bo miałem wieczorem chwilę wolnego czasu. Tak jak widzicie, na początek rozpakowujemy paczkę, na razie mówię paczkę, tak wiecie, a chociaż i tak pewnie w tytule będzie napisane, co to jest, tak dokładnie. Jest to większa paczka od poprzednio, ostatnio był pop filter, teraz jest większa paczka. Tak pierwszy raz w sumie taki unboxing z tym dogrywanym dźwiękiem, mam nadzieję, że więcej takich już nie będzie, więc sorry za to z góry, nie oceniajcie też jakoś tam dislike'owo od razu tego, bo po prostu no czasami tak bywa. No ale to już, jak widzicie, z nagrania, jak już się dostałem po prostu do tego opakowania. Oczywiście jakieś tam noże zamotałem i tak dalej, dokumentów, folie i tak dalej. I tego było kilogramy. Jak widzicie, jest to karton od drukarki, czyli co tam może być? Wow, tam prawdopodobnie jest drukarka, tak. No, jest to HP 2545, a na drukarce jest napisane 2540. To jest jakiś fake po prostu, nie? Na naklejkach i na samym tym, na plastiku jest taki nadruk po prostu, nie? Jest 2540. No i dobra. Jak widzicie, pełno tam instrukcji, ulotek i tak dalej, co jest nam zbędne. Tak więc to oczywiście na bok idzie, bo to jest po prostu, no, to się tylko do śmieci i na spalenie nadaje. Kolejne kartoniki, dodatki się wysypały, zaraz będę wam je opowiadał dokładnie, co tam się znajduje. Tak więc widzicie, jest to główny kabel od drukarki, który niestety był za krótki, musiałem iść kupić 5-metrowy do RTV AGD za 15 zł, podczas gdy on kosztuje tak naprawdę 3 zł. Płytę ze sterownikami, żeby nie potrzeba było pobierać, jak ktoś nie ma internetu w tych czasach. I oczywiście tusze w zestawie, bo wziąłem tą droższą wersję. Kolorowy i czarny oczywiście, z kadridżami i tak dalej. Tu się wkurwiłem nieźle, nie? Chciałem, żeby było ładnie, no. Jakąś tam kartę dostałem ze zniżką, coś tam, blable, blable. To jest taka, wiecie, mniejsza rzecz, ale też wolę powiedzieć. Oczywiście kabel zasilający i sam zasilacz. Ogólnie drukarka nie bierze dużo prądu, wam powiem, chyba 40 W. To nie jest dużo, więc naprawdę w sumie firma HP zawsze próbuje o wszystko tam zadbać, tak więc nawet na to nie patrzyłem przy wyborze. Tam i tak, że drukarki rzadko będę używał, ale jak będę używał, to ostro. Tak więc, aha, jeszcze BTW zachęcam do oglądania, żebyście do końca wytrwali, bo na końcu będzie mają fajny bonus. Taki fajny, no naprawdę. Tak więc otrzymajcie do końca. Czy będą jeszcze kolejne unboxingi, bo będą pewnie pytania. Otóż w sumie nic dużego na razie nie planuję kupować, dopiero telewizor będę kupował, ale telewizor unboxing to tak coś mi to przypomina. Wytłaczankę, tak, wytłaczanki do jajek mi przysłali z HP, mówicie, dobrze, że same tam one nie były, nie? Dobrze, tą drukarkę chociaż tam jakoś wklepali. No niestety, słuchajcie, mój cały sprzęt na przykład jest, zresztą po unboxingu pokoju widzieliście, jest cały czarny, ale niestety tej drukarki nie było czarnej. Ta drukarka biała kosztuje 250 zł, a czarna taka 400. Fuck logic, czy barwnik czarny do plastiku jest taki drogi? A nie wiem, poważnie. Nie no, to się śmieje oczywiście, no ale i, no, tak no, średnio pasuje do mojego całego biurka. Wszystko czarne, 100% czarności, a tutaj taki no mulatek przyszedł, tak. No niestety, w ogóle jak tutaj była obklejona, to wam też zaoszczędziłem i to wyciąłem. Tej taśmy tam już pod koniec w ogóle już ostrożnie robiłem, bo tam przy kadridżach i tak dalej, przy głównej taśmie były poprzyklejane jeszcze taśmy, niestety taśmy dali chyba, nie wiem, kilometr tam, ale fajnie zabezpieczona, bo to jak w paczkę leciało, to wiecie, ja na Allegro kupowałem, tak więc żebyście się nie pytali, ale wszędzie jest praktycznie ta sama cena, wam muszę powiedzieć, tak więc nie ma tu to tamto. Dobra, słuchajcie, za chwilę wam puszczę w tle muzykę i zademonstruję po prostu
całą drukarkę jakby tam z wyglądu. Dobra, jeszcze przypomnienie. W zestawie mieliśmy oczywiście samą drukarkę, papiery, instrukcje, płytę ze sterownikami, zasilacz, tuszę i dwa główne kable do zasilacza i do USB do komputera. Tak więc zapraszam teraz do oglądania. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Czekajcie na bonus, na samym końcu jest. I oczywiście 3 kg kartonu w tle, tak?